Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rafał i od razu na wstępie wam mówię, że w opisie filmu macie spis treści. Dzisiejszy film to kontynuacja serii newsów z Valoranta. Jest to dokładnie drugi odcinek. W tej serii podsumowujemy sobie ciekawe rzeczy, które działy wokół się gry, a w dzisiejszym odcinku będzie o gaz łzawiący jako jedna z umiejętności dla nowej postaci. Turnieje Valorant odbędą się bez krwi. Trochę o wkurzonych streamerach, którzy mówią co myślą. Tłumaczenie się Riotu z kontrowersji wywołanych Vanguardem. System Overwatch zerżnięty z CSGO. O Izaku, który zagra w turnieju przeciwko gwiazd z CSGO. I na końcu omówimy sobie najnowszy patch do gry. Tak więc po prostu zaczynamy. W poprzednim odcinku, swoją drogą, jeśli go jeszcze nie widziałeś, to tutaj na dole i tutaj w kracie masz link. Omówiliśmy sobie potencjalnie nową postać Shattera. Wspomniałem tam, że może mieć takie moce w stylu Demomana z Team Fortress i okazuje się, że nie tylko. Leakerzy znaleźli w pikę gry wygląd jednego z granatów i jest to granat łzawiący. Tutaj są jego zdjęcia i nie wiadomo w sumie jak ma on działać, ale jak sama nazwa mówi, być może będzie jakoś, nie wiem, ograniczał pole widzenia przeciwników albo zabierał powoli HP. Zobaczymy w grze. Mamy też zdjęcie drugiego granatu, który wygląda jak po prostu taki zwykły klasyczny, mniej więcej podobny, który rzuca rejs, tylko jest taki cały czarny i będzie po prostu pełnił wybuch wokół przeciwników, coś jak taki zwykły granat w CSGO. Jestem ciekaw, kiedy Shatter w końcu wyjdzie i będzie można mi zagrać, ponieważ uwierzcie mi, jak już sobie tak pograłem przez te 2-3 tygodnie, to już trochę zaczyna mi się nudzić i chciałbym zobaczyć w końcu jakiś taki nowy kontent w tej gierce, a zapowiada się ciekawie, a nowe postacie zawsze są na plus. Lecimy dalej. Valorant jest grą 16+. W grach 16+, pojawia się coś takiego jak krew, jak przemoc. Oczywiście nie popieram tutaj takich działań, ale wiecie, jest to po prostu dzieło kulturowe, jest to gra. Pojawia się w grze, ale czy pojawia się na turniejach? Valorant to jest gra, która jest nastawiona w przyszłości na e-sport. Riot już trochę nam opowiedział o tym, jak będą wyglądały takie właśnie eventy e-sportowe i turnieje. Będą podzielone na takie jakby trzy rodzaje. Są to małe, średnie i duże. Małe eventy, czyli małe też turnieje, to są takie turnieje, w których pula nagród nie przekracza 12 tysięcy dolarów zarówno jak i w nagrodach, jak i w pieniądzach. A powyżej 12 tysięcy do 50 tysięcy zaczyna się już turniej średni i analogicznie od 50 tysięcy w górę zaczyna się turniej duży. Różnica pomiędzy tymi turniejami polega na tym, że na turniej średni i duży potrzebujesz licencji, która wydaje Riot, plus ten turniej będzie nadzorował Riot. A propos nadzorowania, Riot powiedział, że w takich turniejach nie będzie można zobaczyć krwi, no i z jednej strony rozumiem to podejście, no bo będzie to mniej problematyczne potem, żeby puścić sobie właśnie zapis takiej rozgrywki albo na żywo na jakimś kanale, gdzie na przykład nie będzie 16+, no ale z drugiej strony dodaje to trochę tak jakby efektywności do oglądania i jednak ona się pojawia, a sama gra jest jednak te 16+. Jest to taka śmieszna sytuacja. Ogólnie cała zasada turniejów pojawia się teraz na ekranie, tak oto to wygląda. Ja przede wszystkim jestem ciekawy, czy gra osiągnie taki sukces e-sportowy jak CSGO, albo gra również ze stajni Riot League of Legends. A tak a propos LoL'a, to już oficjalnie odwołano MSA 2020. Niby każdy wiedział, ale każdy się łudził. Następny temat. Każdy widział i każdy wie, jaki Valorant potrafił przynieść cyfry dla streamerów, kiedy zaczęły się te wszystkie dropy. Izak miał po 30 tysięcy widzów na streamie, Pago miał po 15 tysięcy. No naprawdę były to grube cyfry, które do tej pory się utrzymują dzięki oczywiście tym dropom. Teraz dropy mogą łączyć sobie wszyscy, ale nie na samym początku to było i wielu ludzi to zabolało. Na przykład Kubona. Ja wymyśliłem swój nick, waliłem konia do szedłem tak się KUBON! Głównie tam chodziło o to, że miał za złe dla Riotu, że streamuje cały czas LoL'a, cały czas jest oddany jej gierce, a nie dostał klucza. Zresztą sami sobie zobaczcie tego shota. Niektórzy streamerzy dostają z pizdy dostęp do Valoranta i nagle mają zaraz 30 widzów, mają 3000 i to zostaje na jakiś czas i to jest normalne. No ja rozumiem, ja przecież rozumiem Izaka czy Pago czy coś. Jeżeli Izak ma mieć do wyboru streamować i mieć 4000 widzów, 5 jakąś inną gierkę, a mieć opcję włączenia Valoranta, dropów, zajebania z powtór, o, normalnie streamuje. I będę się ma 2000 widzów. Spoko, no, ja się dobrze życzę, tylko no wiesz, pokazuje jak Riot Games to spierdolił. I Riot Games jeszcze naprawił to tym, że nagle dał wszystkim dropy. Oliwy do ogry dodawało również to, że dużo ludzi puszczało po prostu cały czas powtórki.
Mogło to wkurzyć niektórych streamerów. Jedną z takich osób, która bardzo się zdenerwowała, była na przykład nieuczesana. I od razu mówię, nie wiem kto to jest. Cały czas coś o niej widzę, czy tam słyszę, ale naprawdę nie obchodzi mnie to za bardzo. I co do samej nieuczesanej, powiem, że nigdy w życiu nie obejrzałem żadnego jej streama, ale cały czas generalnie widzę jakieś shoty, czy jakby się taki obrazek na jej Twitterze. I nieuczesana tak leciała w tych swoich tweetach, że w końcu musiała przeprosić. A konkretnie przeprosić Pawełczaka. I jak ktoś musiał tłumaczyć się z powtórek. A tłumaczył się głównie tym, że włączył je, ponieważ widzowie o to prosili. Czy chcecie w to wierzyć, czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie mi to oceniać, jeśli prosili, to może rzeczywiście jest w porządku. Oceńcie to sami. Następny temat. Skoro zaczęliśmy mówić tyle o turniejach i o Izaku, to wspomnę o jednej rzeczy. Izak będzie grał w turnieju i to nie z byle kim. Fordon Boss, drużyna, gdzie gra przede wszystkim Izak, Saju i Next, została zaproszona do międzynarodowego turnieju. Ten turniej będzie odbywał się w połowie maja, a zagra tam w sumie 32 drużyny. Pula nagród to 3000 euro, co nie jest jakąś wielką kwotą, ale pamiętajmy też, że to jest na razie po prostu taka jakby wiecie, promocja, wspólna zabawa taka fajna, wiecie o co chodzi. Ta gra jeszcze nie wyszła z bety, przypominam. A grać będzie na niebyle kogo, bo będzie grał na przykład na Simpla. Ja na pewno jestem dobrej myśli i oczywiście kibicuję naszej polskiej drużynie. Dużo tego Izaka w tym Valorancie. Na pewno kojarzycie u Izaka taką serię Overwatch. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, co tam się działo. Po prostu Izak dostawał demo, oglądał sobie i banował albo nie banował. No to taki sam system będzie w Valorancie. Deweloperzy przyznali się, że chcieliby w przyszłości prowadzić system, który jest znany chociażby właśnie z CS, jak teraz mówiłem. Overwatch pozwala na obejrzenie powtórek podejrzanych graczy, którzy zostali wcześniej zgłoszeni. Czyli jak chcesz, jak ktoś wam strzela buły z 360 stopni, wy go zgłaszacie, a Denko z tej gry potem ktoś ogląda i komentuje na przykład, jak to Izak to robił i może zadecydować, czy banuje, czy nie, czy ta osoba cheatowała, czy nie. Jest to fajne, ponieważ system może być omylny, a taka osoba raczej jak Izak chociażby, albo inna mądra osoba, która zna się na tym Overwatchu. System czasami może się pomylić, a gracz raczej łatwo może rozróżnić, czy ktoś hakuje tak chamsko, czy to po prostu było szczęście, albo po prostu skill. Całe źródło jest z Reddita, które możecie zobaczyć tutaj teraz. Red w nim w skrócie chodzi tutaj o to, że mówią, że definitywnie podoba im się system z CS-a i mają nadzieję, że udałoby im się to zaimplementować coś takiego u siebie, ale na pewno nie będzie gotowe to na premierę. Trzeba poczekać, aż stworzą sobie taki cały system, to po prostu powoli wprowadzą. A będzie dużo ciekawych filmików, na przykład u Izaka. Pamiętam stare czasy, kiedy oglądałem Overwatcha i myślę, że teraz też będzie można poprowadzić taką serię i będzie fajnie się oglądało. Może ja kiedyś nagram jakiegoś Overwatcha z Valoranta. Zobaczymy. A teraz porozmawiamy o czymś niewesołym, o czym rozmawiałem już odcinek temu i to cały czas niestety wzrasta. Rozmawiamy sobie o cheatach i o systemie Valorant, który jest cały czas krytykowany, a Riot się w końcu do tego odniósł. Jak pewnie wiecie, albo nie wiecie, jeśli nie wiecie, to zapraszam was na dół do linku albo tutaj o. System Vanguard to jest taki system, który działa cały czas, nawet kiedy nie mamy włączonej gry, jest w jądrze systemu. Mówiłem wam na przykład o tym, że spowalnia inne gry, ale wielu ludzi na przykład boi się też, że to może na przykład szpiegować albo spowalniać wam komputer, inne takie cuda na kiju. Riot się do tego oficjalnie odniósł. Rozumiemy, że decyzję o uruchomieniu komponentu sterownika w trybie jądra może budzić objawy i że niektórzy z was chcą dowiedzieć się więcej o technologii stojącej za Vanguard. Przybliżyli nam trochę budowę tego anti-cheatu, ale tak w sumie nie powiedzieli tam nic konkretnego. Tutaj możecie sobie zobaczyć całą ich wypowiedź. Pokazał nam również całą architekturę, którą teraz też możecie zobaczyć. Generalnie cały czas nas uspokajają i mówią, że nie ma o co się bać. Jak zwykle ja wam zostawiam to do oceny. Mi się na przykład nie podoba, że zrobili coś takiego, że cały czas nam ingeruje w komputer. Zwłaszcza, że działa to beznadziejnie. Dla większości ludzi to przeszkadza zamiast pomaga. Ale jest to dobrej nadziei i mam nadzieję, że trochę się poprawi. Sam Riot w ogóle zresztą niedawno w rozmowie IGN w takim wywiadzie powiedział, że nie spodziewali się, że dostaną tyle cheaterów tak szybko i że będą takie problemy i są bardzo tym zaskoczeni. Poza tym nie oszukujmy się. Taki system antycheaterski nie powinien zostać złamany w sumie natychmiast. To powinno trochę potrwać. Riot doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że samemu ciężko sobie poradzić, dlatego oferuje 100 tysięcy dolarów dla kogoś, kto pomoże im łapać cheaterów. Chodzi dokładnie o to, że Riot chce wynagradzać osoby, które znajdą jakieś luki w ich systemie i im je pokaże. I najwyższą nagrodę, jaką można dostać, jest aż 100 tysięcy dolarów. To jest coś około 400 tysięcy złotych. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak wygląda cała taka tabelka i za co można dostać nagrodę. A ja powiem, no, jeśli znamy się na łamaniu takich zabezpieczeń, to nie powiem wam,
przytuliłbym takie 100 tysięcy dolarów. Oczywiście nie nakłaniam do cheatowania, ale jeśli mam tutaj jakieś mądre łby, dobrych programistów, czy może coś w tym stylu, szukajcie, znajdziecie, a może zdobędziecie 100 tysięcy dolców. Już na samo zakończenie porozmawiamy sobie ogólnie o gierce, a mianowicie o patchach, o tym jak będą często się pojawiały i co wprowadził nowy patch. Bo jeśli nie wiecie, to całkiem niedawno wszedł do gry nowy patch, dokładnie 0.47 i znerfił w nim m.in. race, o którą dużo ludzi bardzo prosiło. Cały opis patcha oczywiście możecie zobaczyć teraz. I oczywiście mógłbym się teraz tutaj bawić w nerwa Riana, powiedzieć dzień dobry patch note, ale to nie jest moja rola, po prostu możecie sobie przeczytać co to jest. Takich najważniejszych rzeczy to po prostu w końcu znerfili race i generalnie cieszę się, że to zrobili, ale jednocześnie też trochę się nie cieszę, ponieważ race to była moja ulubiona postać. Znerfili także Sage, co tutaj z kolei jestem zdziwiony, ale chodziło głównie bardziej o to, że ludzie nauczyli się przeskakiwać tego jej slow. Zwiększyli także obrażenia noża, więc na przykład jeśli wam postawią pułapkę, to możecie ją szybciej zniszczyć, to jest naprawdę bardzo fajne. I to w sumie tyle, poprawili stabilność gry, tam tradycyjnie gadanie o takich rzeczach, że Vanguard będzie coraz lepszy, no wiecie o co chodzi, jak to taki zwykły typowy patch. Ale generalnie bardzo potrzebny, przede wszystkim ta zmiana race, ponieważ race, jak teraz niedawno w ogóle można było zobaczyć, była jedną z bardziej popularnych postaci oraz jedną z najlepszych postaci ogólnie do kierowania. A teraz powiem coś od siebie. Uważam, że Valorant potrzebuje trochę więcej pracy. Riot na razie podchodzi do tego bardzo ostrożnie i powiedzieli, że nie chcą na razie wprowadzać jakichś takich mega dużych zmian, żeby wprowadzać ludzi, wiecie, w jakąś dezintegrację. Ale ja uważam, że takie patche są potrzebne. LoL utrzymał się według mnie 10 lat na rynku głównie dlatego, że tam co 2 tygodnie był patch, który balansował grę. Praktycznie co miesiąc, co 2 dodawali nową postać, cały czas dodawali jakieś nowe przedmioty, co sezon było dużo zmian. Ta gra cały czas dynamicznie się zmienia i praktycznie jak odpalicie sobie LoL'a w jakimkolwiek sezonie, to ta gra w sumie wygląda trochę inaczej. Zasady są takie same, ale detale są zupełnie inne. I takie same rzeczy powinny zostać wprowadzone do Valoranta. Powinni wprowadzać nowe bronie, powinni wprowadzać nowe mapy, powinni wprowadzać nowych agentów. No nie oszukujmy się, to nie jest do końca taki CSGO, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że grają w tą samą grę od jakichś 5 lat. Tutaj świeżość byłaby według mnie bardzo na miejscu i uważam, że byłby to dobry ruch. A to wszystko, mam nadzieję, że film nie trwa już 20 minut jak ostatnio, dowiecie się wszystkich ważnych rzeczy. Ja mogę się już z wami pożegnać, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, walnięciu w dzwoneczka, napiszcie jakiś fajny komentarz, możecie pisać do mnie na Instagrama, na DM-a, zawsze o was wspomnę na odcinku. I to na tyle, trzymajcie się ciepło, myjcie rączki i do zobaczenia w następnych odcinkach.